Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj jest 5 maja, a to oznacza, że Aaron dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Dokładnie 19 urodziny, są to ostatnie jego naste urodziny. Następne będą już 20. I w ogóle słuchajcie, jaką on ma super datę urodzenia. On się urodził 5 maja 2005 roku, czyli 5.5.2005. I ja mam taki plan w ogóle, żeby sobie wytatuować 3 piątki gdzieś. I to będzie taki symbol, że to jest data urodzenia Aarona i nie będzie aż tak bardzo, wiecie, taki typowo koński tatuaż, bo mi się nie podobają takie tatuaże z koniem czy coś. A tak sobie myślę, że 3 piątki to będzie coś fajnego i tylko ja będę wiedziała, o co chodzi. Powiedzcie mi w komentarzu, czy to jest dobry pomysł, a ja wam pokażę teraz, jaki tort zrobiłam tym razem dla Aarona. Uwaga, nie podoba mi się ten tort z wyglądu. Kompletnie, to jest absolutnie najbrzydszy tort, jaki zrobiłam Aaronowi w ciągu całego życia. A robiłam mu już 11 tortów, bo ostatni tort, jakim robiłam, był na 8 urodziny. Albo na 9, już sama nie wiem. W każdym razie ten jest najbrzydszy, ale uznałam, że nie chcę mu zamawiać jakichś tortów z cukru, lukru i tak dalej. Unikam już tego, bo kiedyś tak robiłam, ale teraz uważam, że to jest głupie i nie chcę tego. Więc wolę zrobić sama torcik, który będzie zdrowy dla niego. I to miała być 19, ale nie wygląda jak 19. Wyszło mi to bardzo brzydko. Jest tutaj samo siemelniane i zrobiłam je tak bardzo gęsto, że patrzcie, to jest akurat na łóżku, no ale trudno. No jest tak zbite, że to się w ogóle nie rozwala. Więc spoks, biorę to do stajni i Aaron będzie miał wyżerkę. Na pewno podzieli się z sonecikiem, bo jest aktualnie na padoku z sonetem i myślę, że sam Aaron tego nie zje. Musi się z kimś podzielić, więc dam im obu. Także jedziemy do Aaronka i zobaczymy, czy mu posmakuje, ale myślę, że tutaj nie ma co wybrzydzać, bo tu jest tylko siemelniana i marchewka, nic poza tym. Ale naprawdę, ten tort jest bardzo, bardzo brzydki. Przepraszam, Aaron. Chociaż jemu to chyba bez różnicy. Ważne, żeby miał co jeść. Dobra, jestem już pod stajnią. Tutaj jest mój torcik. Idziemy na padok i zobaczymy, czy konikom posmakuje torcik. Koniki już mnie zobaczyły. O, wiadro z wodą wywalone. Siatki wyżarte, okej. Okay. Dzień dobry, koniki. Najpierw Aaronek w pierwszej kolejności musi zobaczyć torcik, nie sonecik, przepraszam. Aaron, chodź solenizancie. Muszę tu wejść. O Jezus. Chodź solenizancie, zobacz co ja mam. Tylko proszę się nie pokłócić o to. Dobre. Sonet też by chciał gryza. Ja to wam w ogóle położę może na ziemi, co? Bo mi tak niewygodnie, jak wy oboje tak jecie. Czekajcie! Proszę bardzo, Aaronek ma wyżerkę. Sonet stoi obok. Chyba boi się trochę podejść. Ale no, marchewki już zażarte. Ale nie wiem, czy mu smakuje. Za mało cukru, Aaron, co? Wolałbyś słodszy z lukru. Sonecik, weź gryzka też. Aaron, obchodzisz dzisiaj swoje 19 urodziny. Wiesz o tym? Ostatnie naście lat. Następne będzie już 20. Nie szczurz się na niego. Nie szczurz się, nie można takim być. Sonet też by chciał zjeść. Ale dobra, ty masz pierwszeństwo, masz urodziny, rozumiem. Ale trochę mu zostawisz, bo nie możesz zjeść wszystkiego, bo to będzie za dużo dla siebie. No. No tak. Jezu, jaki szczur paskudny. Nie smakuje ci siemieniane? Pluje tym. To jest zdrowe, Aaron, na trawienie i na ładną sierść. No. To już byś chciał, no zaraz Aaron trochę zje i ci zostawi. Nie zje wszystkiego, zobaczymy. On wie, że to jest jego tort po prostu i się nie chce podzielić. Jezus, jak on to żre łapczywie. ASMR. No mlaskaj, mlaskaj. Czai na torcik, sonecik. Dobra, zrobimy inaczej. Ja wezmę tak o garsteczko. Proszę. Co ja mam teraz zrobić z tą ręką? Proszę oblizać mi palce, ale nie odgryźć. Oblizać. I wszystko pod paznokciami. Aaron, co to za brzydka mina? Sprawia nic nie jadł, a już ma cały brudny pysk. A Aaron czyścioszek. Po prostu wygląda szczęśliwy koń urodzinowy. Żre, stoi na padoku i po prostu się cieszy. I w ogóle mam dzisiaj taki plan, już wam opowiem
Jak planuję, żeby wyglądały urodzinki Aronka? Wymyśliłam, że nie będę robiła jakieś, wiecie, tak jak niektórzy, jakichś imprezek urodzinowych dla koni i tak dalej, bo to jest dla mnie głupie. Bo to ma być dzień taki, który ma się podobać koniowi, a nie nam, ludziom. I po prostu Aron sobie zje teraz ten swój torcik, podzieli się z Sonetem. Wezmę go do lasu na spacerek, ale nawet nie będę na niego wsiadać, tylko wezmę go na kantarku. Potem go puszczę luzem po hali, niech sobie troszkę pobiega i tak po prostu będzie miał fajny, udany dzień na luzie, bez żadnych wymagań i po prostu będzie mógł się cieszyć tym dniem, a nie, że jakieś imprezki i tak dalej. Nie, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym, żeby robić imprezę urodzinową dla koni, bo dla mnie to jest mega głupie. W sensie, to koniom się to chyba nie podoba, to się bardziej podoba ludziom niż koniom. Tyle zostało z tego tortu jak na razie. Aronowi się chyba już znudziło, więc teraz czas na Soneta. Widzę, że się tutaj czai, ale trochę się boi chyba. Nie. Chyba zabiorę Arona z padoku. Sonet zostanie tutaj sam, z tym chwilę to sobie dokończy to. Chociaż nie, wrócił Aron. Chciał sobie zrobić po prostu przerwę od jedzenia, ale jednak jeszcze nie jest koniec żarcia. Ale i tak zaraz go zabiorę z padoku, żeby Sonet sobie to dokończył za niego. I przynajmniej coś będzie miał od życia. Aron, nie możesz być taki, że się nie dzielisz. Tak jest bardzo brzydko. Aronek już odprowadzony do boksu i tylko przyszłam na padok i widzę, że Sonet już zjadł prawie cały ten tort. Dobre, smakuje ci. Złożyłaś Aronowi życzenia z okazji urodzin. Powiedziałeś mu wszystkiego najlepszego, Sonet? Pewnie tak. Sonet jest tak podobny do Arona i najlepsze jest to, że oni są dokładnie w tym samym wieku. Mają oboje 19 lat. I poza tym mieli jeszcze takie same kontuzje, tylko że Aron miał zepsute ścięgno w lewej nodze, a Sonet w prawej, tylko że teraz Aron ma w prawej, ale mniejsza z tym. W każdym razie są po tych samych kontuzjach, są w tym samym wieku i są jeszcze tak podobni. Co, Sonet niedobre? Musisz to zjeść całe. Chyba to się mylnione im nie pasuje za bardzo. Ale jedzą, tylko są zdziwione chyba od tego, że tego jest tak dużo. Ale raz na rok nic im nie będzie, jak sobie zjedzą trochę. No zjadaj, a potem cię zabieram do boksu. Właśnie z Aronkiem na spacerze i ubrałam mu w ogóle ten kantar, już wam pokazuję, który. Ubrałam Aronkowi ten nowy kantar z łańcuszkiem, tylko dlatego, żeby mieć na nim większą kontrolę. W sumie o po to on jest. Tutaj po prostu jak Aron zacznie mi się wyrywać razie czego, to mogę go pociągnąć za łańcuszek i troszkę mu się tutaj to może wcisnąć nosek, więc nie ucieknie mi, a wolałam go ubrać, bo idziemy do lasu. Aron dawno nie był w lesie, tylko tyle co podsiadłem, a w ręku to już mega długo, więc po prostu wolałam mu go ubrać dla bezpieczeństwa, bo nie chciałabym, żeby on się nagle odsadził i zrobił sobie krzywdę z tą swoją nogą nieszczęsną, a chcę, żeby miał fajny dzień, więc idziemy do lasu, ale trzeba pamiętać o wszystkich środkach bezpieczeństwa, bo z tym koniem to nigdy nie wiadomo, naprawdę, on jest tak nieprzewidywalny. Chyba się będzie chciał tarzać, mam wrażenie. Aron, chcesz się tarzać? Może lepiej nie w lesie, co? Na hali się wytarzasz. Idziemy sobie. Kurde, on idzie, jakby miał się zaraz wytarzać. Ciekawe, czy to zrobi. Wolałabym, żeby nie, bo nie chciałabym, żeby on w tym kantarze się tarzał, bo nie wiem, czy jak nie pociągnie, to mnie go to czego nie zaboli. A wiadomo, że on będzie machał głową podczas tarzania, no ale postaram się tak operować tym uwiązem, żeby go nie zabolało. Ale chyba się nie wytarza. Chociaż nie wiem. Chyba nie. Arona oczywiście najważniejszą rzeczą w wyjściu na spacer do lasu jest skubanie sobie trawki. A z racji, że ma urodziny, no to wiadomo, że nie będę mu zabraniała tego. Niech sobie skubie ile chce. Dzisiaj jest jego dzień i on może po prostu wszystko. Jedyne, czego nie może, to uciekać mi. Ale jest taki grzeczny, że ten kantar z łańcuszkiem akurat wydaje mi się, że jest mi niepotrzebny. Chociaż nie chcę zapeszać, wolałam go ubrać nie bez powodu. Ale jest naprawdę grzeczny, bardzo. Aronek plusuje. Chodź Aron, przejdziemy się może jeszcze kawałek, co? Chodź. No chodź. No. Aha. Trawa najważniejsza, no dobra. Dzisiaj tak możesz, ogólnie tak nie możesz, ale dzisiaj niech ci będzie. Powiem wam, że mam taką zagwozdkę z tą grzywą Arona, bo jest już strasznie długa. I co prawda nie jeździmy teraz z Aronem na żadne zawody, nie planujemy w najbliższej przyszłości, bo cały czas jesteśmy w kontuzji. Aron też nie robi sobie zdjęć na sesjach, no bo patrzcie, jak on jest gruby. Więc na razie żadnych sesji nie umawiamy, dopóki on nie wróci do formy.
I tak naprawdę ta grzywa nie przeszkadza w niczym, że jest taka długa, ale mnie ona tak kuje w oczy, ja bym mu ją tak chętnie skróciła, ale z drugiej strony chyba lepiej mu ją zostawić, żeby mógł się odganiać od owadów tą grzywą. Nie wiem, co mam zrobić, napiszcie w komentarzu mi też poradę, bo no jest strasznie długa, nie podoba mi się to, jak on wygląda, jak taki koń leśny w lesie. Nie wiem, ścinać czy nie ścinać, tak ja bym skróciła ją o połowę, ale nie wiem, czy to nie jest przesada. Chyba pozwolę Aaronowi po prostu być koniem na razie. Skoro i tak nie musi wyglądać, to może być trochę taki zapuszczony. Z koniem i on w ogóle ma takie tempo, że masakra, on zaraz będzie kłusował. Aaron, nie chcesz jakiegoś postoju na jedzonko? Czy idziemy? Chyba będziemy szli teraz. O, jednak mamy postój. Dobra, tu jest niedobra trawa, idziemy dalej. Szukać jakiejś lepszej. Aaron! Idź trochę wolniej. O, dobra. Jezu, jaki on jest grubas. Strasznie gruby. Jakby był w ciąży. Nie, w tym miejscu zbyt długo z Aaronkiem nie postoimy, bo tu jest po prostu jakaś plaga komarów. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale jest ich tak dużo, że my musimy stąd uciekać, Aaron. Nas zjedzą, a ja cię nie powsikałam niczym, bo nie pomyślałam o tym w ogóle. Wybacz, koniu, ale siebie też nie powsikałam. Uciekamy. Puste komary, to jest po prostu jakaś masakra. Patrzcie, ile ich jest, a Aaron nie chce iść stąd. Aaron, nie ma co tutaj łazić w tych komarach. Idziemy, gdzieś ich nie będzie, bo jest przesada, naprawdę. Komary się tak do nas przyczepiły, szczególnie do Aarona, że chyba musimy powoli do stajni wracać, bo ich jest po prostu tak dużo, że Aaron przed chwilą mi zaczął brykać. Więc szliśmy sobie i ja tak mega szybko zaczęłam iść, żeby uciec od tych komarów i Aaron zaczął kłusować i brykać przy tym, więc dobrze, że mam ten kantar, ale to nie jego wina, tylko wina komarów. Właśnie Aaron wraca do stajni. Mega z tyłu, za karę, nie chce mu się iść, ale jeszcze idziemy na halę, więc Aaron sobie jeszcze troszkę pobiega dzisiaj. Ładny koń. Na stajni idzie, on chciał być w lesie, chciał być leśnym koniem. Aaron, może jaki on nieszczęśliwy. Jesteśmy z Aaronem na hali, już przyszliśmy do stajni. I teraz Aaron mógłby troszkę pobiegać, bo już się występował w lesie akurat. Prosto z padoku, więc możemy od razu w sumie ruszać kusikiem. Aaronku, czy zakusujesz? Hop! No dawaj! Aaron już może kusować 15 minut, więc 15 minut sobie pobiega teraz po hali. Ale mu się nie chce, widać. Bardzo na drugą stronę. Ten kus Aarona to jest jakimś slow motion, on tak wolno kusuje. Aaron, troszkę żywiej, co? Dziękuję. Do mnie Aaronek, solenizant Aaronek, i ja ci jeszcze dzisiaj nie złożyłam życzeń. Życzę ci, Aaronku, żebyś był jak najdłużej zdrowy i jak najdłużej żył i żeby twoja nóżka się wyleczyła w końcu i żebyś zmądrzał. Co to za mina? Patrzcie, w ogóle Aaron ma tutaj siwe włoski już. To już jest starość tutaj. I tu jakieś obtarcie od kantara albo od maski. Co, Aaron? Idziemy już do boksu? Idziemy do boksu? Zrobiłabym mu jeszcze spa, tak myślałam dzisiaj, ale stwierdziłam, że on w sumie nie lubi tego. On nie przepada za spa, więc odpuszczę mu. Niech ma urodzinki. Ja powinnam Aaronowi kupić na urodziny jego prywatne krzesło. On tak kocha krzesła. Mógł mieć swoje wtedy. Prawda, Aaron? O Jezu, jakie fajne krzesło. Ej, Aaron, dlaczego tak przychodzisz blisko mnie? Za blisko. Idź sobie. Co, ty chcesz na kolanka jak piesek, tak? Na krzesło byś wlazł. On naprawdę kocha krzesła, zaraz wam pokażę. Teraz Aarona średnio obchodzą krzesła, chociaż
Może trochę. On zawsze musi je przewracać. Jak Aaron nie przewróci krzesła, to on nie może wyjść z hali, ale dzisiaj nie ma na to weny po prostu. Chodź do boksu, Aaron. Pójdziemy. Tak? Ubierzemy kantorek i pójdziemy do boksu. Nie mogę z tej jego maści. Takie jabłuszka ma. Tutaj. I tutaj. Śmiesznie. O Jezu, ziewanko wzięło teraz, tak? Rozluźniony konik. Jeszcze ziewniesz, czy już nie? Chodź, Aaron, idziemy. Idziemy do boksu. Czekaj, teraz powiedz życzenia. Aaron, wszystkiego najlepszego, obyś był zdrowiutki szybciutko, żebyśmy mogli jechać na maczka, na McDrive'a. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i żebyś żył wiecznie. I żebyś żył wiecznie. Tak. Aaron, ja też ci tego życzę, od serca. Tak, bardzo od serca to tak. Jest. Ale Aaron ma to gdzieś. No, woli jeść, jak zwykle. No, standard. Dla widzowie, to już na tyle z tego filmu, Aaronek w boksie i to już koniec jego urodzinek, takich w sumie nijakich urodzinek, bo nie miał imprezki, ale dla mnie, jak mówiłam, to jest lepsze niż robienie nie wiadomo czego końskie urodziny. Koń był zadowolony, był na spacerku, dostał jedzonko, dostał torcik, był na padoczku, więc myślę, że jemu się podobało. Napiszcie w komentarzu, jak wy obchodzicie końskie urodziny i oczywiście napiszcie w komentarzu życzonka dla Aarona. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!